Dobry wieczór, Jacek Ozdoba, poseł Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór, panie pośle, panie ministrze. Dobry wieczór, dzień dobry. Panie ministrze, jeżeli kompromis zostanie przyjęty w takiej formie, w jakiej słyszeliśmy przed chwilą, jeżeli mechanizm praworządnościowy zostanie utrzymany, to czy Solidarna Polska będzie domagała się głowy Mateusza Morawieckiego? Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak się nie stanie, bo to rozporządzenie się nie zmieniło, a tymczasem jakiekolwiek deklaracje polityczne czy też konkluzje zgodnie z artykułem 15 na przykład Traktatu o Unii Europejskiej nie są stanowionym prawem, więc jeżeli mowa tutaj w świetle prawa, a to nas tylko interesuje, bo mówimy tutaj o fundamentalnej sprawie związanej z suwerennością i z ewentualnością elementu szantażu Polski, jeżeli nie będzie realizowana jakaś polityka, która będzie wymyślona przez kraje europejskie, no to my mamy do czynienia z możliwością stosowania tego rozporządzenia. No ale wszystko na to wskazuje. Ocenione, jeszcze słowo, panie doktorze, które zostało ocenione przez służby prawne Unii Europejskiej jako niezgodne z polityką traktatową. Panie pośle, no wygląda na to, że to rozporządzenie jednak zostanie całkowicie bez zmian. Chce tego Polska, chcą tego Węgry. Tak naprawdę jedyny kraj, który ma wątpliwości, to jest Holandia. Te wątpliwości, jak wiemy, są teraz może rozwiewane i kolejny punkt na szczycie to właśnie ma być debata na ten temat. Czy jeżeli to rozporządzenie zostanie przyjęte w takiej formie, to wy będziecie protestować w taki sposób, że będziecie domagali się dymisji Mateusza Morawieckiego? Na pewno źle się stanie. Zacznijmy od tego, że po zakończeniu tego typu rozmów i po ustaleniach europejskich musi się zebrać ciało statutowe Solidarnej Polski. Wtedy będziemy oczywiście rozmawiali, ale na razie mówimy o tym, że piłka jest w grze i miejmy nadzieję, że te złe rozwiązania, o których mówił m.in. pan Donald Tusk, pan premier, czy też służby prawne Unii Europejskiej, i my mu mówimy cały czas, nie zostanie wprowadzone, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, Solidarna Polska cały czas wierzy w weto? W lipcu, panie redaktorze, mówiliśmy o tym, że te ustalenia mogą być po prostu próbą wprowadzenia tego mechanizmu, którego nikt nie chce. Solidarna Polska miała rację, wtedy w nas przekonywano, że jest inaczej i to my powiedzieliśmy to, jak de facto było. Dzisiaj widzimy, że mieliśmy, że odpowiednio zareagowaliśmy i uważamy dalej, że źle wprowadza się te elementy, źle... Panie pośle, na razie wygląda na to, że chyba tylko Solidarna Polska tego mechanizmu już nie chce, bo zdaje się, że premier Mateusz Morawiecki jednak dąży ku temu, żeby ten mechanizm w jakiejś formie był, tylko obłożony tymi bezpiecznikami, których państwo nie akceptujecie. Tak więc zostajecie to, sami na placu boju. Panie redaktorze, można akceptować bądź nie, one nie mają żadnego znaczenia. Mówimy tutaj o podstawach prawnych. No, rozporządzenie jest istotne, a nie kwestia związana z jakimkolwiek konkluzjami. No i to rozporządzenie najprawdopodobniej pozostanie bez zmian. Ale panie redaktorze, rozporządzenie właśnie zostaje bez zmian, czyli zawiera te mechanizmy, o których tutaj ostrzegaliśmy w lipcu. No tak, zdaję sobie z tego sprawę. No i w związku z tym pytam, jaka będzie wasza reakcja. Wiem, że musi się zebrać Zarząd Solidarnej Polski, ja to rozumiem, ale czy no, dopuszczacie na przykład taką możliwość, o której się mówi, jak wyjście ze Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktorze, Zjednoczona Prawica jest doskonałym projektem. Mamy lidera, który jest niepodważalny, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński, który zresztą zwracał uwagę też na te kwestie, o których w tej chwili rozmawiamy. Jego słynny wywiad dotyczący właśnie tego rozporządzenia i cała ta polityka. Piłka jest w grze. Dopóki jeszcze trwają rozmowy, pełne wsparcie ze strony Solidarnej Polski, ale trzeba pamiętać o tym, że my wyraźnie mówimy, że nie będziemy zwolennikami, nie pozwolimy na to, aby tego typu mechanizm się znalazł, ponieważ jest to sprzeczne z polityką traktatową i z polską racją stanu pod względem tego elementu szantażu, który może się znaleźć w systemie prawnym Unii Europejskiej. I tu wspominam panu, że artykuł 15 Traktatu Unii Europejskiej to nie jest moc prawna. Mówmy tutaj o rozporządzeniu, które się nie zmieniło. Dlatego my uważamy tak samo jak w lipcu, że błędem było wtedy przyjmowanie jakichkolwiek założeń, które zostały zdecydowane przez kraje europejskie. Mówicie też weto albo śmierć. Śmierć oczywiście prawdopodobnie polityczna, ale czyja? Wasza jako formacji czy Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktorze, to jest taka hiperbola słowna oczywiście, ale pragnę zwrócić uwagę, że my tu rozmawiamy o sprawach merytorycznych i istotnych z punktu widzenia historii Polski. Nie mówimy o tym, co będzie jutro. Tu nie chodzi o Solidarną Polskę, czy nie chodzi tu o mnie, czy o na przykład który z funkcji ministrów z Solidarnej Polski. Mówimy tutaj o sprawach fundamentalnych, które są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i które są niezgodne z obowiązującym prawem. Więc jeżeli ten mechanizm się wejdzie w życie, to będzie po prostu bardzo zły sygnał i uważam, że to nie będzie sukces. Mówicie też o ograniczeniu suwerenności Polski, tak pisał na przykład na Twitterze Zbigniew Ziobro. Na czym to ograniczenie suwerenności miałoby polegać? Kto będzie nami wtedy rządził, jeżeli ten mechanizm praworządności zostałby przyjęty?
Przede wszystkim my, tak jak wspominałem w tej audycji, panie redaktorze, jakiekolwiek łączenie mechanizmu praworządności, tak zwanej praworządności z budżetem będzie elementem wybierania wpływu na Polskę, na niezależnie który z tutaj będzie, która partia będzie rządziła, na element takiego swoistego szantażu. Widzimy, że kraje europejskie wielokrotnie oceniają na przykład Polskę nie na zasadach obiektywnej oceny i reagowania tam, gdzie należy, tylko na zasadzie jakichś politycznych czynników. Przykładem są... Mówi pan o szantażu. Przerwę panu. Mówi pan o szantażu. A minister Jabłoński, z którym dzisiaj rozmawiałem, mówi o tym, że stosowanie mechanizmu według tego, co proponuje Polska, ma być oparte na konkretnych nadużyciach, korupcji, malwersacji, wyłudzeniach i to są rzeczy, które Polska też bardzo mocno chce ścigać, dlatego na ten mechanizm się zgadza. Czy w takich przypadkach ten mechanizm byłby do przyjęcia, jeżeli był oparty tylko na tych czynnikach? Ale panie redaktorze, żeby był oparty na tych czynnikach, musiałby się znaleźć w innym akcie prawnym, w ogóle w akcie prawnym, a nie w konkluzjach. No, nie bądźmy naiwni, przecież to nie jest gra, która jest nieistotna. Mówimy tutaj o fundamentalnych w przyszłości też Unii Europejskiej, w przyszłości Polski. Nie możemy się zgodzić na coś, co nie daje gwarancji, że w przyszłości nie będzie stosowane niezgodnie z ustaleniami. Pamiętajmy o tym, że to są ustalenia. Politycy się zmieniają, ale reguły gry powinny być na tyle mocne, umocowane zgodnie z polityką traktatową, abyśmy nigdy nie mieli wątpliwości. A w tym wypadku nie mamy do czynienia ze zmianą rozporządzenia, tylko mamy do czynienia z jakimiś elementami dodatkowymi, które za pół roku, za miesiąc mogą być zupełnie inaczej. Proszę zwrócić uwagę na to, co mówiliśmy w lipcu, jaka była wtedy też narracja w zakresie właśnie tamtego szczytu, a jaka jest w tej chwili sytuacja. Przecież mówiliśmy o tym i o jednomyślności i mówiliśmy też o tym mechanizmie praworządności, że to będzie, że to jest bardzo złe ustalenie. Mieliśmy rację. Panie pośle, powtarzamy. Mówiliście o tym, mówicie o tym cały czas, że ten mechanizm jest nie do przyjęcia w żadnej formie. Ja to rozumiem, ale to czy to, że nasza delegacja skłania się ku temu, żeby jednak go przyjąć, nie mówi nie całemu mechanizmowi, tylko mówi dodajmy do niego to lub tamto w formie tych konkluzji. To znaczy, że się nie sprawdziliśmy w negocjacjach z Unią? Panie redaktorze, umowa dżentelmeńska nie może być formą prowadzenia negocjacji. To kwestia jest po prostu twardego zapisu, który będzie dawał gwarancję, że nie będzie takiego szantażu, że nie będzie takiego mechanizmu praworządności, i który będzie zgodny z polityką traktatową Unii Europejskiej, właśnie tą opinią, o której wspominałem. A nie ma innego wyjścia niż tylko wycofanie się z tej propozycji. To jeżeli się nie wycofamy, bo być może tak będzie, to co się wtedy stanie? No źle, panie redaktorze. No, jeżeli mnie pan pyta, czy będę zadowolony, na pewno nie będę otwierał szampana i na pewno nie będę entuzjastą tych ustaleń. A czy uważa pan, że powinniśmy dalej dążyć do, no nie wiem, jeżeli ten mechanizm zostanie jednak przyjęty, do jakiejś jego zmiany już w tej formie, w której on będzie na inną? Panie redaktorze, jeżeli mnie pan pyta, czy jak będzie wyglądała przyszłość, to mam nadzieję, że będzie wyglądała w ten sposób, że nie znajdzie się ten mechanizm, który jest sprzeczny z polityką prawną Unii Europejskiej oraz Polską, oraz nie wyobrażam sobie, żeby mój kraj za 3, za 2, za 4 miesiące, za pół roku, za 2-3 lata był szantażowany w związku z prowadzeniem tego mechanizmu, kiedy ta umowa dżentelmeńska nie będzie miała znaczenia, a będzie miała, do głosu dojdą tylko i wyłącznie argumenty prawne. Dlatego mówimy tutaj o bardzo istotnych sprawach, takich jak przyszłość Polski, a to jest dla mnie najistotniejsze. Ja jako parlamentarzysta jestem zobowiązany do reprezentowania swoich wyborców, którzy, jak rozumiem po tym, jak też z nimi rozmawiam, nie chcą w żaden sposób mechanizmu, jak to który wszystko będzie szantażował i prowadził też do federalizacji innej Europy. Pragnę zwrócić uwagę, że Polska... Panie pośle, musimy kończyć. Ostatnie zdanie. Jak to wszystko będzie wyglądało? Jakie będą losy tego mechanizmu? Dowiemy się dzisiaj, być może jutro. W każdym razie jest to już finisz tej sprawy. Tak się wydaje. Dziękuję serdecznie. Jacek Ozdoba był moim i państwa gościem dzisiaj.